Mieszkańcy Kolna i powiatu kolneńskiego uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska odzyskała ją w listopadzie 1918 roku po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny w kościele świętej Anny w Kolnie. Następnie uczestnicy Narodowego Święta Niepodległości prowadzeni przez mażaretki i orkiestrę dętą przemaszerowali na plac Parku Miejskiego w Kolnie. Tu po wciągnięciu na maszt flagi państwowej wspólnie odśpiewano hymn. Uroczystość przypomina wszystkim, za jaką cenę ojcowie niepodległości bronili dziedzictwa, któremu na imię Polska. W dniu Narodowego Święta Niepodległości, jak mówił Andrzej Duda, burmistrz Kolna, wyrażamy wdzięczność i szacunek wobec wszystkich tych dzielnych bohaterów, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju i cieszyć się niepodległością. Przypomniał, że naszą rolą jest nie tylko kultywowanie pamięci z okazji świąt, ale przede wszystkim odpowiedzialne kształtowanie teraźniejszości i budowanie przyszłości dla naszych dzieci i wnuków. Polska będzie wielka, albo w ogóle jej nie będzie. Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego trzeba stale przypominać, ponieważ znów przyszło nam żyć w czasach trudnych i niepewnych. Tradycje niepodległościowe w Kolnie są naprawdę ogromne. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta, mieszkańcom powiatu, wszystkim gościom, bo jak Państwo widzieliście, ludzi na uroczystości było naprawdę sporo, mimo tak niesprzyjającej aury. Cały czas siąpi, pada deszcz. Ale mimo tego wiele osób przyszło na park, posłuchaliśmy skróconego występu naszych solistek z Kokisu. Te pieśni patriotyczne były wykonane naprawdę przepięknie. No i cóż, cieszę się, że wszyscy mieszkańcy angażują się w to święto, że angażuje się młodzież, która tutaj była, harcerze. Im wszystkim chcę naprawdę bardzo serdecznie podziękować, bo bez nich te uroczystości byłyby bardzo, bardzo, bardzo ubogie. Dlatego naprawdę ogromne dzięki dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że możemy w taki sposób, w tak podniosły sposób, w tak uroczysty te obchody niepodległości obchodzić, tak? Odzyskania niepodległości. 105. notabene obchody, także no, wspaniały jubileusz. Mam nadzieję, że co roku nie zabraknie chętnych do tego, żeby w obchodach Święta Niepodległości, co uważam za najważniejsze święto narodowe, uczestniczyć. Starosta kolneński Tadeusz Klama, współgospodarz uroczystości, wyraził wiarę w skuteczną obronę wolności przez Polaków wobec pojawiających się zagrożeń. Zachęcił dorosłych, by przypominać młodym, uczyć dzieci, że wolność nie jest dana na stałe. Zachęcał, by wspierać wszystkich, którzy walczą na co dzień w walce o wolność swoją i naszą. Musimy o tym mówić na co dzień, codziennie, przypominać starszym, mówić o tym młodym. Oni tak naprawdę nie wiedzą, co to jest. Znają to wszystko z obrazów, z historii. Teraz telewizja dużo nam pokazuje, tak? Tego się uczymy na przykładach, więc myślę, że bardzo warto. Do tego przykładamy bardzo dużą uwagę. Robimy w szkołach, w akademii, robimy takie uroczystości jak dzisiaj i co roku spotykamy się na kilku takich uroczystościach, które przypominają i mówią o ludziach i czasach, które były w czasie, kiedy żeśmy walczyli o niepodległą
wolną Polskę. Po raz pierwszy robimy to razem z miastem Kolno i bardzo dobrze, bo my jako jednostka powiatowa nie mamy takiego swojego terenu i miasto jako stolica naszego powiatu jest takim miejscem idealnym, gdzie wszyscy z całego powiatu mogą w tych uroczystościach wziąć udział. Jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim Polakami, narodem dumnym i walecznym. A kiedy jest zagrożenie dla naszych bliskich, naszych rodzin czy ojczyzny, stajemy się jednością i idziemy i walczymy. O wyzwaniach dzisiejszego świata i o tym, że skuteczne państwo musi opierać się na mocnych podstawach regionalnych i lokalnych, mówił obecny na uroczystościach w Kolnie radny sejmiku województwa podlaskiego Jacek Piorunek. W tych świętach uczestniczą nie tylko tak zwani funkcyjni, burmistrz, urząd miasta, wojskowi, policja i tak dalej, ale przede wszystkim uczestniczy społeczeństwo. Kiedyś przed pandemią cały ten plac był pełen ludzi. Dzisiaj już jest troszeczkę mniej, tym bardziej aura nie sprzyja. Niemniej jednak przez to możemy zobaczyć, jak wygląda patriotyzm ludzi w Kolnie właśnie poprzez masowe uczestnictwo mieszkańców. Wolność to jest dzisiaj w naszej współczesnej Polsce to jest zachowywanie zasad demokratycznych w życiu politycznym. Polska potrzebuje, szczególnie teraz po wyborach 15 października, musimy wiele spraw w naszej ojczyźnie naprawić, tym związanych z wolnością, z zasadami demokracji, praworządności, przywrócenia Polski do właściwego miejsca w Unii Europejskiej. I myślę, że na tym polega nasza wolność. Listy z okazji Święta Niepodległości skierowane do mieszkańców Kolna i powiatu kolneńskiego przesłali Dariusz Piątkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji oraz Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostały odczytane. W okolicznościowym programie artystycznym wystąpiły wokalistki Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Julia Wierzbicka, Emilia Szymańska oraz Emilia Klonowska. I wyszedłeś jasny syn z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży dźwięku minut zła, zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką. Czy to była kula syku, czy to serce pękło? Wrócisz tu, gdzie nad Wiślański brzeg, powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek, powrócisz tu, gdzie płonie słońcem brzus i włók, gdzie cienie brzus, piach mazowiecki dróg. Powrócisz tu, gdzie klucze białych mor, powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać snów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. Następnie delegacje zaakcentowały swój hołd dla bohaterów przeszłości kwiatami i zniczami przed pomnikiem niepodległości, na którym widnieje napis: wszystkim, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu wolnej ojczyzny, oraz medalion z popiersiem Józefa Piłsudskiego.